Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Uniwersytety. No wydawałoby się, że na uniwersytetach to powinni być najmądrzejsi, no i najlepsi. No a teraz ostatnio to na uniwersytetach, no to jest tylko banda kretynów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. No, parę badań na uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich. Jeden uniwersytet z Virginii, czyli taki stanowy, drugi z Massachusetts Institute of Technology, no to tam dużo, dużo najróżniejszych jest wynalazków i tak dalej, i tak dalej. Doszli do wniosku, że pandemia 19, panika 19, chiński wirus, Wuhan wirus i tak dalej, no jest rasistowski. Dlaczego doszli do tego wniosku? No doszli do tego wniosku, że czarni, Amerykanie, afrykańscy Amerykanie umierają więcej jest przypadków na 1000 czy tam na milion niż wśród białych i nawet więcej niż wśród latynosów. No jest ten koronawirus, łapie wszystkich, no ale wygląda na to, że czarnych łapie więcej. No i jaki jest wniosek? No wniosek też jest taki, no, podsumowanie, czy jedną z obserwacji to jest to, że czarni jeżdżą częściej metrem, częściej jeżdżą autobusami, no i ogólnie transportem państwowym, że tak powiem. No i jeszcze dodali, że nawet jeżeli weźmie się poprawki na dochód, no i weźmie się poprawki na ile płacą za ubezpieczenie społeczne, no to mimo wszystko jest ta różnica pomiędzy czarnymi, białymi, no i brązowymi, kto gdzie umiera. 10% wśród czarnych używa transportu publicznego względem 3%, czyli 1 na 10 wśród czarnych, 1 na 30 wśród białych. No i to no, nie ma się co dziwić, że jednak jeżeli jest się w tłumie, no to łatwiej się zarazić, niż jeżeli jedzie się samemu w samochodzie. No ale to są właśnie te rewelacje. No i podkreślają, że są również różnice rasistowskie, no bo część tych czarnych, powiedzmy, nie ma tyle zwolnienia lekarskiego, także nie może być, także jest jakaś segregacja. No co to znaczy? No to znaczy, że powiedzmy są dzielnice murzyńskie, no i są dzielnice białe. No dzielnice murzyńskie są tańsze, no to ludzie mieszkają tam, gdzie jest taniej. No i jest też dyskryminacja w opiece zdrowotnej. No tak, także to wszystko jest tylko rasizm. No i do tego jeszcze dodają, że czarni pracują bardzo często w tych w szpitalach, w najróżniejszych miejscach służby tam społecznej, służby zdrowotnej, którzy musieli być tam w czasie tej pandemii. No, faktycznie w fabrykach za dużo nie pracuje. Większość właśnie, ciekawostka jest taka, że większość czarnych, jeżeli idzie na studia, no to nie idą na studia inżynieryjne, nie idą na studia medyczne, nie idą na studia jakieś takie, które biologiczne i tak dalej. Większość czarnych to wybiera jednak studia, 70-80% czarnych to są służba społeczna, to są rzeczy, które są związane w zasadzie z biurokracją, no żyją na koszt podatkodawcy, tak? To są te wszyscy ci wojownicy z sprawiedliwości społecznej, no to czarni w zasadzie wybierają budżetówkę. Jeżeli idą na studia, to jest tylko budżetówka. To są gender studies, tego rodzaju rzeczy, no to właśnie oni tam idą. No i dlatego między innymi też wynagrodzenie jest inne. No ale to też jest zakwalifikowane jako rasizm, bo zarabiają mniej.
A to, że idą powiedzmy na nauczycieli czy na społeczników i tak dalej, to już nic nie ma wspólnego, tak mówią. No czarni 3,5 razy częściej i częściej umierają statystycznie od białych, a Latynosi 2 razy. I to jest, ale to jest Uniwersytet Yale, no to następny taki marksistowski, stara szkoła, no ale to też podliczyli, że to są badania ze wszystkich liczby czarnych w Ameryce, a nie tylko z tych, którzy byli zainfekowani. Te wszystkie te wyliczenia to są jakieś strasznie kretyńskie, jak tak się posłucha, ile miało umrzeć, ile umrze, ile było zakażonych, zarażonych i tak dalej. To jest jedna wielka, kompletna bzdura, bo patrząc powiedzmy na grypę, to na 340 milionów, no to zachorowało 1 milion, czyli 1 milion, 1%, czyli około 3 milionów, z czego umarło 0,08%, czyli około 40 tysięcy. No i te wszystkie wyliczenia na tą pandemię, no to też jest idiotyzm jakiś. Podawali, że wzrost śmierci wśród ludzi, którzy mieli jakieś choroby psychiczne czy schizofrenię i tak dalej, wzrósł dramatycznie. No to jak się popatrzy na te statystyki, to wszystko ci ludzie jakoś źle to interpretują. Wszystko to jest jakoś dziwaczne. No i właśnie w MIT powiedzieli, że 10% więcej jest zachorowań wśród czarnych i ilość śmiertelna to jest wśród czarnych to jest tam ponad osoba na 1000, a wśród białych to jest jedna osoba na ponad 2000. No i zastanawiają się, że coś musi być bardzo specjalnego właśnie z transportem publicznym. Także, że jeżdżą częściej, są bliżej, no i że zarażają się. No to jest po prostu nieprawdopodobne, jak się słucha takich rzeczy, czy się czyta te opowiadania z tych uniwersytetów, to też człowiek się drapie po głowie, o co to chodzi. No ale wyliczają, no i mówią, że wszystkie te hrabstwa właśnie, gdzie większa ilość ludzi dojeżdża samemu albo idzie do pracy i jeździ pociągiem względem tych, którzy pracują z domu, no to jest spora różnica. No. To tylko te śmiać. No i dodają również, że cały ten tranzyt, że te przejazdy to też nie jest to wszystko, bo jeżeli popatrzy się na jeżeli się odłączy sam Nowy Jork, no to wtedy te dane statystyczne są też dramatycznie inne. No i te wszystkie rezultaty, no to komplikują, tak, bo burmistrze, gubernatorzy, wszyscy chcą otwierać stany. Problem jest taki, że nie sprawdzają temperatury, nie mają kamer termicznych, nie mają tych kamer infrared, czyszczą te rzeczy, no ale nie wychwytują tych chorych, no i to już od paru miesięcy to wszystko jest źle robione. Cały ten system to jest po prostu idiotyczne. W Paryżu no, zrobili tak, że mają te maski i siedzą co druga osoba. No w restauracjach w Ameryce też. W restauracjach stoliki stoją tam obok. W Stanach Południowych gdzieś cieplej i nie tak bardzo.
Jest panika, jest ciągle panika, szczególnie w tych stanach czerwonych, tam gdzie demokraci rządzą, to jest jednak to nakazywane, te maski i tak dalej. W Nowym Jorku teraz zaczynają wprowadzać najróżniejsze aplikacje, które pociągi, które stacje są mniej oblegane. No ale co to da, tak? Jak jest tam kilka milionów ludzi, ja nie wiem, w Nowym Jorku to chyba dziennie używało 5 milionów pasażerów, tam się przemieszczało wśród tych wszystkich miejsc, no to tego nie da rady zlikwidować. No strasznie, jestem strasznie rozczarowany całym tym procesem, że nie wyłapywali tych chorych. No a teraz jestem rozczarowany, zdenerwowany tym przekonaniem, że ta maska to wszystko zrobi. Według mnie to temperatura powinna być sprawdzana. No maski też nie zaszkodzą, tak? No ale badania przez parę uniwersytetów i koledzy, że nawet pandemia i nawet korona to jest rasistowska, to jest wszystko naciągane. To jest walka z normalnymi, tak? Walka z normalnymi. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.